Dobra, dzisiejszy odcinek zaczynamy z tak nietypowo, bo z takiego mikrofonu muszę nagrywać. Nie mam tymczasowo słuchawek. To jest na jeden odcinek, może nawet na pół tego odcinka. Na razie lecimy sobie tak, ja nie wiem jak mnie będzie słuchać, bo siedzę w takim, mam taki stacjonarny mikrofon, stary. Kiedyś używałem, nie wiem nawet jak on działa, tam coś sobie sprawdzałem, coś tam powiedzmy, że jest w miarę, będzie raczej mnie cicho słychać, ale no, mówię, to jest wyjątkowa sytuacja. Dobra, złota paczka rzadkich kart za SBC, ważne mecze. I nie ma nic nieciekawego. To znaczy Paulinho. Nie, Rafinha. Szkoda, że nie Paulinho. Dobra, no zawsze to jest coś z Barcelony. Wiadomo, początek gry to rządzi się swoimi prawami, że tak powiem. No i proszę bardzo. To jest 2,5. Jak go nie sprzedam? Ej, już myślałem, że to jest coś ciekawszego. Jakaś paczka dwóch zawodników, jeden rzadki, coś w tym stylu. Zawsze jest jakaś szansa, nie? No jeszcze to. Dobra, też się otworzy, ale... Dobra, nie wiem, bo mam mało monet, muszę teraz zagrać, żeby jeszcze coś tutaj otworzyć. Te kontrakty zawsze się przydadzą, w końcu to początek. Żeby coś tu jeszcze zrobić, jakieś SBC, to muszę teraz niestety, niestety zagrać. Tak więc nie w tej chwili. Dalej będę konkurował, ale na pewno jeszcze dzisiaj coś otworzę. Nie wiem, czy całą grupę, ale... No. Okej, okay, mamy jakąś fajną paczkę. Jest jeden rzadki i może być jeden złoty rzadki. Tak więc... Ale nie, chyba nic ciekawego. Ale jest złoty rzadki. A, lepiej. Okej, okay, myślałem, że to będzie coś o wiele lepszego. Zejść. Dobra, ścierwa. Whatever, nie było nic. Dobra, mamy sobie trzy paczki, ogólnie trzy słabe paczki, ale... W tej oczywiście to jest srebrna paczka, tak więc nic. Bustos jakiś, dobra, to tam. Okej, okay, następną mamy złotą paczkę nagrody, tak więc tam to nie błyszczący jest, tak więc to wiele szybciej. No i w tej trzeciej mamy znowu szansę na błyszczącego złotego, tak więc jakaś tam szansa na lepszy traf jest. Jak mówię, tutaj nie ma nawet błyszczącego, jest Gabi. No nawet niezły. Może tam do składu go wcisnę gdzieś. Strażnik jeszcze, spoko. Ale okej, okay, tutaj mamy tą opcję na coś lepszego. Czy mamy szansę? No... Nie, tym razem srebrny błyszczący, tak więc... Ścierwa, panów, nie. Okej, to do składu mi się tam przyda na SBC. A srebrny to... Sao, 88 pace. No, spoko, może kiedyś tam się przyda, chociaż to jest League 2. No dobra, to na tyle, na razie. Okej, okay, mamy dużą złotą paczkę za Chelsea Manchester City. Dobra, już. Złota paczka nagrody. Bo tam weszło mi jeszcze jedno zadanie sprowadzające. No tutaj w tym nic ciekawego nie można oczekiwać. No tak. Ta druga paczka też nie jest wybitna, ponieważ jest duża szansa na trafienie niebłyszczącego w ogóle zawodnika ze względu na dużą ilość kart jednorazowych, a tylko trzy są rzadkie. Tak więc no nie jest to zbyt fajna paczka. Taka dość słaba mi będzie. No ale może... Są błyszczący, trzech błyszczących jest ciekawe. No chyba, że to tańczy. Torres. Ja szkoda, że nie Fernando. Był nieco wyższy rating, tam chyba 7-80. Nie tak, jest 3 błyszczące kilkarzy, całkiem fajnie. Sidibe. To fajna karta, nie powiem. Taki rezerwowy, zadanie Galvesza. Sissoko też coś tam by się chyba przydał. No wiadomo, piłkarze też się przydadzą. Obojętnie jak. No i ktoś się to oczywiście musiałby duplikat, to na razie na listę transferową. Dobra. Dobra. Mamy skończone grupę. To i QPR Fulham też skończone. Trochę zagrałem i zarobiłem, tak więc pierwsze ważne mecze są skończone.
Złota paczka zawodników premium, pierwsza w tym roku. Weszły już OTW, właśnie przed jakąś godziną. I tu jeszcze mamy złotą paczkę premium za tam za skończenie tej całej grupy wprowadzającej tam. Okay, mamy błąd z paczką. No zauważyłem, że częste są to błędy tutaj u mnie, nie wiem czy to jest normalne czy nie. Sam błędny. Jebde. Okay. Liverpool, bo tam jest SBC normalne, coś chodzi? Nie. Okej, nic ciekawego. 301 monet, tak więc za bogaty nie jestem. Dobra, weźmy sobie najpierw to. Czy jakiś lepszy gracz wreszcie? Chyba nie. Bolt Gomez. No to nawet. Mów trzech bystrzących piłkarzy? Bo trzy... Tak, bo trzy flary to jest ogół Eder. Niezła karta, nie powiem. No Gomez też jest całkiem. Okej, kurta. Maturniczy, 1000 monet, to jest fajne. Szczególnie, że dostaliśmy to tak naprawdę z tej darmowej paczki za te... A one są niesprzedawane. Okej, to może i dobrze, że nic tam dobrego z tego nie było. Paczka piłkarza Elektrum, to z tego raczej nie wypadnie nic dobrego. No ale jest złoty wyższący. To jest darmian. To więc okej. Już jednego miałem darmiana, już jednego sprzedałem. Tego sobie chyba zostawię. Ale wypadły trzy flary, a jest tylko jeden wyższący kartka, więc... No już darmian spadł w scenie, tak więc nie opłaca się, ale mam Nikolicia. Parę piłkarzy z Premier League, co zawsze się przyda. Dobra, i teraz najlepsza paczka. Czy coś w nim trafimy? Chciałbym, żeby nie zacięło. Dobra, nie zacięło. Ale nie, chyba nic w niej nie ma znowu. Dobra. Nie, bony. No trudno. Zobaczymy, jak będzie za... O, ale 82 Martinez. To całkiem niezła karta. Dobra, reszta to już tam byle co. To na razie tyle. Już chyba... O, więc mogę go nie kiselować. O, co zrobiłem? Straciłem chyba teraz 1000 monet nawet. Dobra, trudno. Na dzisiaj to już na razie chyba tyle, bo tu nic więcej nie widzę, ale... Jeszcze zobaczmy, jest jeszcze to, ale tu mam paczkę zawodników. I jakieś dziwne składy, no nie wiem, może spróbuję. No to zobaczymy, może jutro. Dzisiaj chcę jeszcze trochę pograć. Dobra, to na tyle. Dobra, jako że wszystkie mamy zdobyte z wyzwania codzienne, to nagram. Zobaczmy co. Jedna duża bronzowa paczka. No w ogóle te nagrody to są jakieś takie... Jedna bronzowa paczka. Mało nie przekonująca, szczerze. Jeszcze nie wiemy. 1000 złotych to jest aż za jedno. Jedna srebrna paczka. Super. 4 paczki, 2 srebrne pieniądze. Coś mi za... Opłacało się, co? Ale mam 3 silne. No nie do tego. Paczki to mogą nie rozpoczynać w ogóle nagrywania. Piszcząca brązowa nie jest. Ale zero rzadkich, to jest najgorsze. 3 rzadkie. Chłopie, 2 drużynowe kondycje brązowe. No. Zawsze to coś. No to 1000 chodzi. Okej. Okay. Milion. Jeszcze srebrna paczka nagrody. Przewijam. Chyba jakiś karą się trafi. Ten co w ogóle robi jakieś triki w ogóle na stworze. Właśnie tu jest. Jest
Wow, trzech piłkarzy aż w sobie. Nice. Wow. Dobra, trzeba jakieś SBZ zrobić, serio. Dobra, i mamy paczki do otwarcia. Za Squad Battles i jedno za SBC. Squad Battles to chyba elita... jedna za pokazuje, ale to jest elita 3 tylko. Ty, no wczoraj miałem elitę 2 jeszcze wieczorem, 3 godziny przed końcem jeszcze była elita 2. Dobra, jest SBC, czyli mam ogólnie 4 paczki. Jeszcze co tutaj chcemy. Dobra, mam jeszcze SBC z paczką za 50 tysięcy. Mam nadzieję, że mikrofon działa. Dobra, i jeszcze tu mam to właśnie, jest to SBC. Muszę tutaj zmianę pozycji dać. I mamy 86 zgrania, tak więc... gotowe do wysłania, paczka za 50 tysięcy, tak więc może się nam coś trafić, może nie musi. 4 paczki do otwarcia, to jest sporo. No dobra, to zaczynamy od paczki za 15 tysięcy. Trzy złote rzadkie karty są, czy chyba są, i Monreal. Trochę głośno jest ta animacja tam otwierania, ale i tam są. Mandy Superstar. Ocipka. Diop. O, cień. Okej. Okay. Cień fajny. 3 błyszczące kontrakty. Ogólnie to ścierwa ta paczka. Jak zawsze. Dobra, kolejną paczkę sobie otworzę zawodników premium. No, zobaczymy. Jakiś OTW? Nie, nic znowu nie ma. No nie, ja nie mam przecież. Coates. No nie. 81 rating to ogólnie nie jest tak, że nie ma 58 PS. Wow, Rodrigo. Ale ogólnie ścierwo samo. Ścierwo. Out. Paczka rzadkich kart. Czemu ja nic nie mogę trafić, no? Nic nie mogę trafić, no. Nic nie mogę trafić. Beniata. Już mam Beniata, no. Gdyby coś jeszcze był jakiś Fabregas. Świetnie, 2 duplikaty, no 3 duplikaty, a ja dopiero zacząłem grać, świetnie, naprawdę. Ja to robię specjalnie. Ten ma 95 pace, więc podamy na listę transferową. Herb, powiedz, gieta. Dupę z tym, o i najlepsza paczka. Jakiś łokaucik może. Może jakiś łokaucik. No, 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 jest, jest inform! Włochy, LS. No co? Deschanel? 83. Nie wiem, czy on jest dużo warty. Dobry nas jest bardzo. Okej. Okay. To mi się podoba. Jest jeszcze Manolas. Niezła paczka. Gdyby Manolas był Włochem, to by był Hyperlink. Carvalho i Pereira to 2 PSPD bardzo dobrych. To jest portugalski i mobile, to jest dobre. No składnik z włoskiej się szykuje, widzę, ale sprawdźmy ile chodzi o szalony. 50 tysięcy, nie, 40 tysięcy. Nie, 35 nawet. Nie. Nie wiem, czy go sprzedawać, czy sobie go zostawić. Bardzo dobra karta, więc może sobie go zostawię. Dobra, to na tyle. No na tyle, to odcinek, znaczy teraz. Całkiem dobrze chyba wyszło z tej formy. Dobra, i mam jeszcze paczkę za wspaniałą 9 SBC, to jest paczka za 45 tysięcy.
Dużo mnie tam nie wyszło, 6000 je wydałem. To głównie Matthew 4000. Nie wiem dlaczego akurat ten kretyn 4000 kosztował. I może jakiś walkout czy co, coś, nie wiem, sklep muli. Okej. Okay. Świetnie. No, dobra. Jest paczka za 45, 6 rzadkich kart. Let's go, może coś się trafi, może, może. Gówno, no. Gówno znowu, ja nie mam szczęścia. No, Muslera. Czemu mam lag? Henderson jeszcze, Davi, AF. Ogólnie dobre ratingi, ja widzę. Paula. Dobra. Nie było aż tak źle. Jak za cenę tam 7000. Dobra. Dobra, mamy paczkę za czwórki, czyli właściwie paczka za 25k. Już niedługo mamy skończoną grupę. Tam zostało jedno wyzwanie ich 6, które jest banalne, bo 70 rating potrzeba. To ja może to zrobię nawet zaraz. Ale najpierw otwórzmy sobie tą za 25. Może coś ciekawego wypadnie. Chociaż wątpię, te paczki za 25 to są i kijowe zawsze. No, tak jak mówię. Będę. Sierpno. 82 rating, no powiedzmy, że to nie jest tak źle. Klasę jeszcze. O, to jest dobra karta. Może coś chodzić nawet. 4000, spoko. Kuświk, okej. Diaz. No a reszta to tam śmietnisko jakieś. What? Nie wiem dlaczego mam lagi czasami. 9 klatek mam taki. Dobra. To może zaraz wrócę. Dobra, kolejna paczka na kończąca grupę. To jest ta paczka premium, to jest akurat sierwa, ale mega paczka rzadkich kart. Czyli paczka dobra, bardzo dobra. Znaczy no w teorii oczywiście, bo mi się nic nie trafi. Najpierw złota paczka rzadkich kart, to tam nic się nie trafi, a to tam ścierwo. Nie ma błyszczącego piłkarza, dobra to tam. Skip. Skip this shit. Kotwica, dobra. I paczka za 50. Dobra, i paczka za 55 tysięcy to jest bodajże. Chociaż 84 rating. Nie, to będzie ścierwo. No, ścierwo. Biega. Nie, lepsze jeszcze większe ścierwo. Boże, ile ścierwa w tej paczce jest. Pierdziele. No, zaczynam się nie pa. Na jakiejś błyszczącej kondycji i po co mi to? Marno, czy coś chodzi w ogóle? Jeszcze jedną mam tą grupę z tą paczką, już dosyć prawie skończoną. Tam dwie też specjalnie mi zostały, ale też łatwe do zrobienia. Tak więc jeszcze to będzie może jutro albo... Jutro nie wiem, albo kiedyś. Mortwick Jackson z Manchester United. Dobra, to na tyle. Dobra. Dobra, otwieram. Pół walkout będzie na pewno. Co? Pół walkout na pewno będzie. Na pół. Teraz już są pół walkouty, nie? Moim zdaniem powinien być, bo ja trafiłem, więc w takiej parcie to... No dobra, ale ty to trafiłeś ikonę, no to... A ja to... No i kurwa. A właśnie, ja trafiłem informa El Sharawiego, nie mówię ci. Wiesz? Nic, nie mam nic. Wiesz? Kopię 76 rating. What? Kto? No ja trafię 76 rating. Z takiej paczki? No. Co to było? Michał, co ty robisz? Może ja się włączę, bo jakoś się nie. Nie, jeszcze nie. Dobra, zobaczę, może następną mi się uda zrobić. No i mam kolejne dania Rumunia.
Nie jest takie ciężkie. Kolega po mieczu, bliskie osoby ze strony ojca to krewni po mieczu, po młocie, po kosie, po cepie. Widzisz, po mieczu. Dobra, otwieramy. Michał, żyjesz? Nie żyję. Tak, jestem. Dobra, otwieram. Paczka za 15 kon. Coś dobrego w środku. No znowu nic chyba nie ma. Anglia. To łatwe, Radio Wolna Europa. Dobra, w paczce nic ciekawego, chociaż Gale. Tak naprawdę to jest niezły link tutaj. Do składziku, no są ładne, żeby mieć. Jest srebrna paczka, co ciekawe. Jeszcze z Dini. Dobra, jeszcze sobie Silvera otworzymy. No jest jakoś tak ciemno się zrobiło. Te paczki, ale to jest ścierwo. Wilkinson, Kedira. Dobra. Na razie tyle. Dobra, i mamy kolejną paczkę. Turcja, Islandia. Już trzecią z rzędu i zostanie nam ostatnia. Zaraz. Holandia, Szwecja. Czyli całą grupę sobie chyba zrobimy. Myślałem, że będzie o wiele ciężej. Mateusz nas straszył, że tak ciężko jest, a to... Dobra, weźmy to szybko gówno z drogi. I paczka piłkarzy Elektrum. To raczej słaba paczka. No, słaba. Ale Adrian Ramos jest... Alvaro. Oj, Kike Garcia. Michał Mak, czy Mateusz Mak. Dobra. I Holandia, Szwecja, ostatnie SBC i przy okazji cała grupa skończona. Dobra. To co? Będzie coś? Życzę jak najlepiej. No. To co, nie ikona, wiem. Co? Oho, jasne. No ikona, no Mateusz, ikona. No. 200 tysięcy może być. Co? Ale nie wiem, za 200 tysięcy może być jak jest chyba jakaś tam ikona. Na pewno no jest. No tak, bo trafił ty za... Haj, gówno, musi być tańsze. Czekaj, jeszcze Silvera paczkę otwieram. Boże, 35 pace mi się trafił, weź. Ja nie to konto jest spaczone, ja to zawsze mówię. Czyli, czemu to jest BC nie zgadza się z wymogami? O co chodzi? Wiem, co czytasz. Nie gadaj o tym. No, nie na moim filmiku, chłopie. Nie przyznawaj się, że tam jesteś. Dobra, ostatnia paczka. Złoto z paczka zawodników premium. Czy to no. będzie walkout? Czy to są ekrany? Inform! Kolumbia, napastnik. Co? Co? 76, Valencia. Oh, fuck off. No, było blisko. No. 76. Dobrze, że się parkałam, co? Oh my god. Fuck. Hazard! Kaldezarz, hazard! Hazard! To hazard, no jak? No bo to jest Horgan Hazard, ale to jest hazard, no. Mateusz, ty już uwierzyłeś, bo słyszałem pytanie. Nie. Nie, bo ja się zastanawiałem, co? Uwierzyłeś. Nie wierzyłem. Trzeci infon w tym roku, ty. Co? No, no. Ale włączyłem już. Dane do Manchesteru. Kolejna paczuszka, chłopie. Dwóch rzadkich piłkarzy, tak więc to nic się nie trafi, ale zawsze coś. Prawie zrobione jest BC już. No i widzisz, mówiłem, że to się da zrobić, nie tam 20 tysięcy, tak jak... Ale durny, że...
faktycznie to jest takie. Szczerze to jest proste. Bardzo proste. No znowu nie ma ekranów, no ja nie mam do tego szczęścia. O, ale dany roast się trafił. To jest dobra karta. Coś mi powodzenia paczka, no? Powodzenia ci życzę, a już otwierasz? Proszę bardzo, to paczka premium. Dobra, jedziemy. Oby pół łukot chociażby. Dawaj, no mów. Też, no szkoda. Nie ma nic? Chociaż może być Martin jeszcze, nie? Lewa obrońca, Belgia. Lukaku. Okej. Okay. A nie wiem, który to jest ten Jordan Lukaku, czy jakoś tak. Ile on ma rating? Czekaj, sekundeczkę. 87, ale powiem ci, że... 2,5 tysiąca ponad chodzi, więc... kosztuje. Nie no, szczerze... Kupię paczkę mam za 15. Wiesz? Nie za dużo chyba tych SBC robię. Ale chłopie, jak już robię te SBC, to trzeba robić raz, a dobrze. Czemu on chodzi 1400, takie gówno, takie... A nie, on ma dobre... Nie, on ma dobre statystyki, szczerze. Żadnego dobrego walkoutu jeszcze nie trafiłem w tej chwili. I znowu nie ma walkoutu, no. Ja też niestety. Trzeci raz trafiłem w tej chwili Beniata już. No. Świetnie. No to dobrze. Trzeba się cieszyć. Świetnie. Ale ścierwo. Dobrze, Beniat na listę transferową. Jeszcze jakiś SBC jest może ciekawy? Hybrydy rób. Właśnie, będę musiał, ty większość trzeba z lojalnością robić. Nie, nieprawda. Ci przysięgam, że tylko jedną z lojalnością zrobiłem, a już mam jedną grupę skończoną. Rzadko no, piątki, jest SBC! Michał, proszę o powiedzenie, co przewidujesz. Właśnie rzadko piątki? No już zrobiłem całą grupę, powiem, mam mega paczkę rzadkich kart. Chcesz usłyszeć pełną wersję mojego przewidywania? Tak, 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 tak. Chujnia, grzybnia, patataj, nie? Dobra, otwieram paczkę. Nie ma walkoutu, dobra. Ale to ta pierwsza jeszcze, nie tamta druga. Chciałbym na Tink się trochę. A, ścierło. Dobra, jest jeszcze to... Jakiś Markana, jakiś ścierwa. Dobra, w tamtej kupie paczce wszystkie karty są rzadkie. Michał, obyś się mili. O, 3000 w paczce. To z bystem się zwrócił. No i tam. Kupię. Otwieram. To może być inform. Może być. OTW! Juventus? Kto to jest? Bernardeschi. Walkout! 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 Czemu Bernardeschi, a nie jakiś taka z koszta? Jezu, o tym nie trafiłem. Taka muzyczka leci. Ja nawet nie słyszę tego, Mateusz. Pierwszy chłopie, daj mi się to chwilnąć. Chwilnąć. No fajna muzyczka taka leci. Fajnie. Chłopie, daba. That's good. Daba baba. Nie ociesz się razem z... Otamendi jeszcze mi się trafił, 83. Bakambu. To jest bestia. Hernandez jeszcze mi się trafił. Czemu on ma 79 pace? On miał zawsze 90. Ile chodzi ten Otamendi? Czemu Otamendi ma 83 rating, a ścierwo chodzi? Ale dobra sobie. A ten Bernardeschi chyba nie, mało co. Jezu, on ma widełki do... Jezu, był za 400k pierwszy, chcę pomyślać. Jeszcze. 50k chodzi. Nie wiem, czy go sprzedawać, czy on będzie grał w tym Juventusie. Sprzedamy, nie opłaca się. O, Zidane mi się trafił. Czy coś chodzi? Ej, legenda się... Ej, legenda masz. Kurde, OTW chłopie, OTW! Jeszcze teraz tylko ikona, no. Już mam 3 informy, chłopie, OTW, a to z drugi tydzień mam. No. A ja już ten, ja już trafiłem legendę. Już trafisz ikonę, tak więc zamknij się. No to jest śmieszne, bo chłopie, ty trafisz jedną dobrą kartę, a i tak mi bijesz. A czym jest ikona? Nowe legendy.
Michał, masz komiksy japońskie, nie? I masz edycję limitowaną, nikogo nie ma. Brawo, Michał. To jest ciekawe, jak sobie. Dobra. Czy chujnia brędza patatajnie? Znaczy nie, mam dwie paczki teoretycznie, ale to są dwie gówniane paczki, tak więc... No to zobaczymy. Dobra. Pierwsza paczka... A mogę sobie... Ja potrzebuję jeszcze dwóch wygranych. Żeby dostać... paczkę. W sensie skrzyneczkę. I... koło... 7 wygranych, Justin żeby... Hoffman mi wpadł. Żeby awansować. Dobra, i ostatnia paczka, jeszcze gorsza od tej, co była przed sekundą, tak więc... Oj, mam 96 wygranych gier. Jeszcze tylko 4 i będzie setka. A ja mam 40 coś wygranych. 46 i 8 porażek. O Jezu, za dużo Reaperem grałem, 4 godziny. Jedną postacią to za dużo. To najgorsza paczka w moim życiu. Dobra, nie opłacało się tego otwierać. To pogram z tym Hazno może. Mam nim godzinę tylko. O, Hollywood. To tyle. Dobra, mamy jeszcze tutaj jakieś nowe karty. I to za edycję standardową, tak więc coś, co ja już mam. To jest Quixel za 0, no. No kurde, ja nie wiedziałem, a ja to już wcześniej kupiłem. No, trudno. Spieprzyłem akurat z tym. Nic nie poradzę. Szkoda Quixelować coś za 0, co dostałem, ale no, trudno. Dobra, i tu powinniśmy mieć... Co ciekawe, są dwie paczki, nie wiem dlaczego dwie. Aha, paczka wypuszczenia Cristiano Ronaldo. Czyli trafi Ronaldo. Będzie walkout? Ekrany? Wow, ekrany są. Wow. Ronaldo. Serduszko, Ronaldo. 54. Trafiliśmy Cristiano Ronaldo, pierwszy mój w życiu. Szkoda, że na 5 meczów tylko, ale... Dobra, i duża złota paczka premium, ostatnia i kończymy ten tydzień chyba. No już widzę, że nic ciekawego, jest chociaż błyszcząca. Lamela. Mały pejstek, więc nieprzydatna raczej karta, ale zawsze coś. W końcu to za darmo, no to są... Właśnie, to są sprzedawane. Tak, no to fajnie, dobra. Jeśli chce jakieś zmiany pozycji, to się zawsze przyda. Juna Jun to właściwie też się przyda. Dobra. To na tyle już. Ostatecznie.